Rozmowa dnia. 17 minut po godzinie 8 w studiu Sygnału Dnia pan Michał Broniatowski, współtwórca niezależnego telewizyjnego ukraińskiego kanału Espresso TV. Dzień dobry, panie Michał. Dzień dobry. Czy to, co oglądamy w tej chwili na żywo, jeśli ktoś oczywiście ma dostęp do internetu, mówię o swoim monitorze tutaj przede mną, wystarczy wejść na YouTube, wpisać Espresso TV i oglądać, to się nazywa Sfit, to rozumiem poranek, taki program Sfit, o tej jest porze poranek, tak. Jest nadawany. No, nie wiem, czy to jest specjalnie interesujące, bo mówią po ukraińsku i to ze studia, ale przez 3 miesiące nasze kamery stały na Majdanie i mamy dzięki temu dokumentację, pełną dokumentację rewolucji ukraińskiej. Ten początek dla Espresso TV był nieco, zdaje się, niespodziewany, bo to miało trochę inaczej wyglądać. Znaczy myśmy chcieli wejść... Początek nadawania. Tak, chcieliśmy wejść na antenę w momencie, kiedy... Znaczy rozpocząć w ogóle życie stacji, kiedy Ukraina miała podpisać umowę stowarzyszeniową z Europą. No i pan prezydent Janukowicz odwrócił się 180 stopni i myśmy z tego powodu nawet musieli przyspieszyć nadawanie. Planowaliśmy na poniedziałek 25 listopada, a weszliśmy na antenę 24 listopada, bo odbywało się już to pierwsze wielkie zgromadzenie, wtedy jeszcze nie na Placu Niepodległości, tylko na Placu Europejskim, z żądaniem jednak podpisania tego układu stowarzyszeniowego pod hasłem Ukraina C Europa. I wtedy pierwszego dnia już nasz sygnał był brany przez zagraniczne stacje telewizyjne, między innymi TVN24. Więc niezły start. No jest właśnie, ale nieoczekiwany jednak. No tego nikt nie oczekiwał. Plany oczywiście były inne, scenariusz był inny. Tak zwany szpigel, jak mamy na naszym zawodowym. Szpigel był inny, tak, zdecydowanie. Był zupełnie inny. Ile jest na Ukrainie w tej chwili stacji podobnych, ja nie mówię o poziomie profesjonalizmu, ale bardziej odnosiłbym to do niezależności. Ile jest takich stacji telewizyjnych? Niezależnych? Tak. Kiedy myśmy zaczynali, takich profesjonalnych, było może 2, 3. Kilka zdecydowanie internetowych, czyli zdecydowanie internetowych, to mam na myśli, że działają na zasadzie zupełnie takiej amatorskiej. Filmują przy pomocy smartfona i tak dalej, i tak dalej. Takich jak my były, jak mówię, 2 lub 3. No w tej chwili już wszyscy wspierają to, co się dzieje. Nie ma czegoś takiego, co było przed tą rewolucją, kiedy wszystkie media były kontrolowane albo przez państwo bezpośrednio, albo przez oligarchów, którzy wspierali to państwo. Czy telewizję Espresso TV można oglądać wyłącznie w internecie? Nie. Właśnie w minionym tygodniu została włączona do oferty kablowej w Kijowie. To jest bardzo ważne, bo w miastach ukraińskich ludzie oglądają telewizję w sieciach kablowych. 80-90% ludzi ogląda telewizję tam przez kabel właśnie, więc wejście do kabla właściwie jest warunkiem tego, żeby zacząć zarabiać na telewizji. Dotychczas było to tylko, znaczy też byliśmy na satelicie, ale to tylko dla wybranych. Dla wybranych. Prawie, znaczy, że. Ale tuż obok, nawiasem mówiąc, tuż obok znanej państwu stacji Bielsat. Tylko że Ukraińcy tego nie oglądali. A czy nie było takiej możliwości, bo od początku być w sieciach kablowych? Nie było takiej możliwości, bo nam ówczesna władza odmówiła licencji, niezgodnie z prawem zresztą, a z kolei i nastraszyli operatorów kablowych, że jeżeli nas, że nie mogą nas włączyć, ponieważ nie mamy właśnie licencji ukraińskiej. Więc nas nie włączali. Teraz już nas włączyli, mimo tego, że w dalszym ciągu nie mamy licencji. Natomiast nadawaliśmy na satelitę dzięki licencji łotewskiej. Czyli sygnał szedł kablem do Rygi. Bez żadnych dwuznaczników. I stamtąd był uplinkowany, jak mówią specjaliści telewizyjni. Wtedy znajdował się już na satelicie. Astra 4A. Czy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, po wydarzeniach na kijowskim Majdanie, w związku z tym, co dzieje się na wschodzie tego kraju, na Krymie, z punktu widzenia mediów, oznacza, że to, co kiedyś było, owo sterowanie ręczne przez władzę czy przez oligarchów, już nie wróci? Jest takie czeskie powiedzenie, to se ne vrati. To spróbujmy na ten temat. Wie pan, czy świadomość tak się zmieniła? Żeby se wratiło... To musiałaby wrócić poprzedni system władzy. Autokratyczny,
pionowo kontrolowany przez jednego człowieka z Pałacu Prezydenckiego, to nie sądzę, żeby się mogło wrócić. Ten kraj przewrócił się do góry nogami dzięki tej rewolucji. Po pierwsze, że w sposób świadomy został obalony tyran. Ludzie wiedzieli, dlaczego stoją na Majdanie. Po drugie, doszło do rzeczy, której się nikt nie spodziewał i którą dzisiaj wspiera bardzo inwazja rosyjska lub jej zagrożenie, to doszło do bardzo mocnego zjednoczenia wschodu i zachodu Ukrainy. Powstał, niektórzy komentatorzy mówią nawet, że powstał, stworzył się naród ukraiński, prawdziwy, nowoczesny naród ukraiński i coś takiego, co było, nie wróci. No to tak jakby sobie wyobrazić w Polsce cenzurę. Myślę, że trudno by było. Przedstawiając pana, mówiłem o tym, że jest pan współtwórcą, dziennikarzem także, niezależnego kanału. To jest kwestia niezależność, to jest takie słowo, bo to akurat... każda firma ma swojego właściciela i od niego jest zależna. Tak, więc niezależność oczywiście, też nie można być niezależnym od rozumu. Każdy ma, kto coś mówi, reprezentuje jakiś światopogląd. Naszym założeniem było stworzenie stacji liberalno-demokratycznej, ideologii liberalno-demokratycznej, stacji, która będzie podobnie jak BBC, CNN czy Reuters, relacjonowała to, co widzi, to relacjonowała wydarzenia. To już w ogóle było rewolucyjne, jak na ówczesną Ukrainę. A druga rzecz to to, że z założenia twórca tej stacji, pan Mykola Kniarzycki, który jest tam na Ukrainie bardzo znanym dziennikarzem i w historii swojej miał już stworzenie kilku innych stacji telewizyjnych, postanowił, że nie wpuści do tej stacji żadnego ani przedstawiciela władzy, ani przedstawiciela oligarchów. To ma swoje skutki. Z jednej strony oczywiście możemy mówić, że jesteśmy niezależni, ale z drugiej strony to też oznacza, że nie mamy pieniędzy. Może pojawią się w związku z obecnością w sieciach kablowych, jak pan wspomniał. No teraz nareszcie z opóźnieniem ponad trzymiesięcznym pojawiliśmy się w sieciach kablowych. To też jeszcze nie jest tak, że od razu zaczniemy zarabiać, bo to trzeba najpierw nabrać widowni, potem zacząć istnieć w tak zwanym panelu, czyli być mierzonym, jak się jest mierzonym przez jakąś instytucję, która się tym zajmuje profesjonalnie, to dopiero wtedy można zacząć rozmawiać z reklamodawcami. To skomplikowane takie kulisy rynku telewizyjnego. No i mamy już, jak mówię, no ponad 3-miesięczne opóźnienie w stosunku do biznesplanu i czarne chmury na horyzoncie. A jakie były pierwsze reakcje widzów, kiedy mieli okazję, ci oczywiście, którzy mieli dostęp do internetu, zobaczyć logo Espresso TV? Wie pan, w YouTubie, gdzie to było pokazywane, jest taka, można bezpośrednio komentować. Myśmy to musieli wyłączyć. Znaczy, nie myśmy wyłączyli, tylko YouTube wyłączył, bo nie był w stanie tego przerobić. Taką ilość komentarzy. No ludzie oczywiście, bardzo im się podobało. Było trochę trollów, ale to było coś niezwykłego. Poza tym też trzeba wiedzieć, że na Majdanie były dwa ogromne takie ekrany. Jeden przy samej scenie, a drugi na sąsiednim budynku związków zawodowych, który spłonął podczas akcji Berkutu w nocy z 18 na 19 lutego tego roku. I wtedy właśnie ten ogromny ekran spłonął. A zawsze na tym ekranie były pokazywane obrazki Espresso TV i z naszym logo. Więc ludzie się przyzwyczaili do tego, że rewolucja to jest też na ekranie telewizyjnym Espresso. Trzymamy się wersji TV. Nie TV. TV jest po ich niemu, po ukraińsku. To będziemy się trzymać. Ile osób pracuje w tej telewizji? Według ostatniej siatki płac to jest około 100 osób. Znaczy dokładnie w momencie, kiedy wyjeżdżałem z tamtąd było 108. Ale to są osoby z doświadczeniem wcześniejszym telewizyjnym? Czy... To są osoby... amatorzy, użyjmy takiego słowa. Nie, no to są wszystko dziennikarze, albo po studiach dziennikarskich może to być ich pierwsza praca, ale jednak ludzie nieprzypadkowi byli brani do tej naszej pracy. Trzeba powiedzieć, że Majdan, ta transmisja z Majdanu, to było nasze z jednej strony szczęście, no bo
byliśmy tak naprawdę stacją transmisyjną od najważniejszego wydarzenia ukraińskiego. Nie wiem, na pewno w XXI wieku. I też na pewno od rozpadu Związku Radzieckiego, więc to było bardzo ważne, ale też spowodowało, że znaczna część najbardziej twórczych sił naszej stacji była zaangażowana tam. Ci ludzie marzli, chorowali. Efekt był taki, że ponad połowa personelu praktycznie nie przychodziła do stacji, tylko była tam na Majdanie. Co spowodowało złe skutki tego typu, że na przykład mamy takie braki telewizyjne, typu nie ma u nas reportażu, nie było, teraz będzie, ale ludzie nie weszli w tę rutynę taką stacji telewizyjnej, taką jak na przykład oglądamy w TVN24, że są nie tylko newsy i nie tylko gadające głowy w studiu, ale coś się dzieje. U nas to coś się dzieje, to była scena Majdanu. Mhm. W związku z tym nikt nie chodził z mikrofonem i kamerą po ulicy, nie było wywiadów i tak dalej. Takich form niezbędnych dla telewizji. To wszystko teraz trzeba tworzyć na nowo. Poza tym ludzie są naprawdę strasznie przemęczeni tym, co się tą pracą, którą odbyli, bo 8 godzin stać na mrozie, albo nawet plus temperaturze plus 5, to jest naprawdę ciężki wysiłek. Czy taki profil stacji jak Espresso TV, czyli stacji informacyjnej, stricte informacyjnej, był wcześniej praktykowany na Ukrainie? Tak. Pierwszą taką stacją był Kanał Piąty, który był tak tym, czym Espresso stało się dla obecnej rewolucji. Kanał Piąty był dla rewolucji pomarańczowej, która odbywała się w roku 2004. Kanał Piąty potem przestał być takim kanałem informacyjnym, stricte informacyjnym, zaczął być bardziej komercyjnym, to znaczy pokazywano filmy, programy rozmaite, rozrywkowe. No, później powstał taki kanał TVI, którym zresztą też kierował Mikołaj Kniarzycki, twórca Espresso TV. I ten kanał też troszkę zszedł w kierunku komercji. Poza tym, poza naszym kanałem były też trzy inne takie o podobnym profilu, to znaczy nadawanie przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu wyłącznie newsów. Z tych trzech pozostałych kanałów dwa to były takie kieszonkowe kanały telewizyjne ukraińskich oligarchów, które całkowicie wspierały władzę. Odróżniały się na przykład, oni też bywali na Majdanie, odróżniali się tym, że mieli piękne samochody z napisem, z nazwą swojej stacji, taki kanał 112. Piękne auta stały. No, myśmy rozklekotanymi taksówkami jeździli. Więc to... Ale jak pokazuje... Taka różnica. I był jeszcze jeden kanał, z którym myśmy ściśle współpracowali, TV24, który ma podobny profil. To jest projekt na lata? Miejmy nadzieję. Da się zrealizować? No zobaczymy, wie pan. Jeśli porównywać na przykład TVN24, to TVN24 wbrew wszelkim pesymistycznym zapowiedziom bardzo prędko stał się rentowny. I też nie miał takiego, że tak powiem, strachu, jak my mamy, bo jednak był wspierany przez potężną korporację, przez ITI i w ogóle istniejącą już stację TVN. A my działamy z piwnicy, dosłownie. I musimy liczyć na razie na jakieś dotacje, z funduszy rozmaitych wolnościowych ze świata, co jest bardzo trudne. Ja się między innymi tym zajmuję i sukcesów nie odnoszę niestety. Bo ludzie chętnie wspierają, ale takie medialne projekty i takie, o których można głośno krzyczeć, ale niewiele pieniędzy wydawać. Typu jakiś portal gdzieś, czy coś takiego. Tutaj niestety, jeżeli ktoś chce pomóc, to musi pomóc dużymi pieniędzmi, bo to jest, jak pan słyszał, 100 osób zatrudnionych, koszty nadawania, to utrzymania tego wszystkiego, więc nie jest to proste. Ale piwnica to nie jest złe miejsce. Garaż zresztą też nie, bo i Jobs i Wozniak też zaczynali w garażach. Tak. Ja nie narzekam, bo w tej piwnicy bardzo... przykłady, że się da. Tak, bardzo elegancko to wszystko jest odnowione.
jest też dowodem na to, że można zrobić praktycznie coś z niczego. Jesteśmy w studiu radiowym w tej chwili, które jest większe od naszego studia. Więc mamy dwa takie malutkie kliteczki, ale bardzo ładnie urządzone i tam odbywają się nasze studyjne programy. Niezależna ukraińska telewizja, kanał Espresso TV i Michał Broniatowski, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.